Cześć kochani, jestem w 5. miesiącu ciąży, więc chcę Wam zrelacjonować, co się działo w 4. miesiącu. Czwarty miesiąc to jest między 14. a 17. tygodniem. Już jestem w 2. trymestrze. Dziecko, żeby tak Wam zobrazować, to jest wielkości cebuli, awokado, tak mniej więcej, jeśli chodzi o wagę i wielkość. Ten miesiąc jest trochę taki lajtowy, jeśli chodzi o badania, bo tutaj nie ma nic jakiegoś takiego niezwykłego. Jest oczywiście morfologia, moczy, ciśnienie, waga, ale to takie standardowe rzeczy na każdej wizycie, które możecie się tam, przynajmniej u mnie, których możecie się spodziewać. Natomiast powinniśmy dziewczynę troszeczkę odpuścić, jeśli chodzi o noszenie. Podobno przepisy mówią, że jeśli chodzi o pracę, to maksymalnie 5 kg można nosić. Nie wiem, czy u Was się to jakby sprawdza, to piszcie, czy faktycznie pracodawcy przestrzegają tych przepisów. Natomiast, no niestety, ale ja przy róży trochę mi ciężko jest to przestrzegać. Staram się jak mogę, żeby ją coraz mniej nosić, ale tutaj przy większej ilości dzieci jest ciężko to po prostu spełnić. Polecam natomiast, żeby koniecznie udać się do dentysty, bo warto zweryfikować wasz stan zębów i dziąseł, bo czasami to nawet nie kwestia jest tego, że macie dziurę, ale że na przykład dziąsła zaczynają krwawić. Ja z tego, co czytałam, to, że nie ma tak naprawdę jakichś większych problemów, jeśli chodzi o leczenie dentystyczne w ciąży. No chyba, że tak jak ja ostatnio, mam właśnie taki problem, bo róża okruszyła mi kawałek zęba. No i się strasznie bałam, że będę musiała mieć zrobione zdjęcie. No całe szczęście nie miałam, ale nie wiem, jakby to było, gdybym była do tego zmuszona. Natomiast takie wszystkie rzeczy, jakieś robienie plomb i takie standardowe wizyty, tutaj, no ja przynajmniej no, nic o tym nie wiem, że byłyby jakieś problemy z tym, żeby w ciąży właśnie pójść do dentysty. Ja wielokrotnie chodziłam, niestety u mnie w ciąży każdej i po ciąży, no, to uzębienie jest koszmarne, więc ja jestem stałą pacjentką dentystyczną. Dlatego Wam też polecam, żeby chociaż zerknąć, nawet jeśli macie cudowne zęby i nigdy nie chodzicie do dentysty, to jednak ciąża robi swoje. Jeśli chodzi w ogóle o jakiekolwiek dolegliwości w tym miesiącu, to jeśli jeszcze w trzecim nie przeszły Wam poranne mdłości, wymioty, to może wreszcie w czwartym. Natomiast no, u mnie zaczyna się zgaga, u mnie zaczyna się problem ze snem. Ja jeszcze mam w ogóle dwie takie rzeczy, które mi się właśnie w czwartym miesiącu pojawiają, ale to wydaje mi się, że ma mało kobiet. Pierwsze z nich to jest to, że mi się zatyka nos. Troszeczkę tak jak podczas lotu samolotem. To jest bardzo uciążliwe, przede wszystkim przy komunikacji jakiejś. I pamiętam, że w pierwszej ciąży byłam u laryngologa, żeby to zweryfikować. Natomiast no, powiedział, że tak się niestety zdarza czasami w ciąży, że no, trzeba przeżyć. Druga rzecz to są takie plamki. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj. Na razie ich mam bardzo mało, ale pod koniec ciąży jestem praktycznie cała obsypana w takich czerwonych plamkach. Też to badałam w pierwszej ciąży u dermatologa, no ale pani dermatolog powiedziała, że spokojnie, to zniknie po ciąży i faktycznie w 2. miesiącu już po urodzeniu dziecka wszystko mi zniknęło, więc byliśmy naprawdę zaskoczeni z Grześkiem, że tak ładnie wszystko to poznikało. To są takie rzeczy, które ja muszę po prostu przeżyć, wiem, że to mam. Piszcie, jeśli wy macie jakieś takie właśnie ciekawe objawy, takie nietypowe. Ale w 4. miesiącu, a tak właściwie między 4. a 5., jest wreszcie taka miła chwila, na którą chyba wszystkie kobiety czekają w każdej ciąży, czyli kiedy poczują swoje dziecko. To już u mnie w tej ciąży wystąpiło między 14 a 15 tygodniem, więc bardzo wcześnie.
Normalnie to jest tak około 20 któregoś tygodnia, tak, 20, 21, więc to tak już właściwie już jest w piątym miesiącu. Ale mówię o tym teraz, no bo właśnie u mnie wystąpiło to wcześniej i czytałam, że te wcześniejsze właśnie takie odczucia, że wcześniej kobiety czują te motylki, bąbelki, wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza to taka, że już w kolejnych ciążach wiemy, czego się spodziewać, wiemy, jak to ma wyglądać. I faktycznie, no ja już po prostu wiedziałam, jak tylko pierwszy raz dziecko się ruszyło, to ja już wiedziałam, o, to jest to. Druga rzecz to jest taka, że podobno jak kobieta jest chudsza, to wtedy czuje wcześniej te właśnie odruchy. Tutaj ciężko mi jest tylko się ustosunkować, no bo nie mam porównania, jak to jest faktycznie przy kobietach, które mają większą wagę ode mnie. To nie wiem, to wypiszcie w komentarzach, jak to u Was wyglądało i może jakoś zweryfikujemy wspólnie. Piszcie też oczywiście, jeśli teraz przechodziłyście czwarty miesiąc, albo pamiętacie, jak to było w czwartym miesiącu, to piszcie, jak u Was to wyglądało, co się tam działo. Może jeszcze o czymś zapomniałam. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Buziaki. Pa, pa.